Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dla Was nie będę robiła nic na drutach. Dzisiaj zrobię dla Was króciutki filmik o moim oknie, o moich kwiatkach, które bardzo lubię. I tymi kwiatkami będą storczyki. I ponieważ ja storczyki mam już co najmniej od 30 lat, kocham je, daję w prezencie każdemu praktycznie, jak idę gdzieś storczyka, ponieważ uważam, że jest praktycznie niż kwiatki cięte. Dlatego dzisiaj chciałam Wam coś powiedzieć na temat moich storczyków, moich kwiatków, jak ja o nie dbam i jak często podlewam i na co uważać trzeba właśnie przy storczykach. Mamy koniec lutego, proszę zobaczyć, wszystkie kwitną, nawet kwitnie mi amaryllis już trzeci raz. I tak dużo światła i słońca to nic negatywnego. Nie wiem, czy to moje kwiaty, czy w ogóle wszystkie kwiaty, storczyki kochają słońce. Niektórzy mówią, że nie wolno w takim słońcu bezpośrednim jakby trzymać tych kwiatów. A ja Wam powiem, że to nie przeszkadza w niczym. Jeżeli dla mnie tutaj słońce świeci, już teraz w lutym, bo mój rejon tutaj, gdzie mieszkam, jest taki troszeczkę górzysty, to Wam powiem, że przynajmniej do metra czuję to ciepło, które bije z szyby. Jest naprawdę tutaj na pewno z 25 stopni, a latem wiadomo, że i 30, a nawet i więcej, może i 40. I nic się nie dzieje. A więc Wam powiem, po 30 latach, można powiedzieć, mojego doświadczenia ze storczykami, mogę powiedzieć, że takie bezpośrednie słońce nie szkodzi dla storczyków. Przynajmniej dla mnie, czy w moim przypadku. A więc każdy musi wiedzieć może, ile ma słońca. Ja mam dużo słońca, a więc ja muszę podlewać co latem, co 3-4 dni, czy dolewać wody, a zimową porą podlewam, Wam powiem, nawet raz na 10 dni. Dlatego to są wdzięczne kwiatki, jeżeli wyjeżdżamy na urlop. Lidio, dla Ciebie, nie bój się kwiatków, orchidei, może spokojnie sobie chować orchideę. Oczywiście moje kwiatki, moje okno teraz jest przeładowane, ale ja tak robię, jeżeli mi jakiś kwiatek przekwitnie, odstawiam gdzieś do pomieszczenia ciemnego, czy na okno, gdzie mało słońca i zapominam o nim nieraz. 3-4 tygodnie w ogóle nie podlewam. Jest i miesiąc, i półtora. Później wejdę, albo przez balkon widzę, że tam coś wychodzi z tego kwiatka. Wyciągam takiego kwiatka z tego pokoju, obcinam te suche części, podlewam i oczywiście tutaj sobie dostawiam. I te zrobię dzisiaj to samo, ponieważ zauważyłam, że mam orchideę, która puszcza pomalutku kwiatki. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja to robię. Możliwe, że ten filmik komuś się przyda, bo już troszeczkę lat tego doświadczenia z tymi storczykami mam. I to są storczyki, które mają, proszę zobaczyć, jedną odnogę, drugą, trzecią. Jak one rozkwitną się, to jest naprawdę całe okno kwiatków. A że ja kocham kwiaty, nie mam z tym problemu. Ale to jest jedyne miejsce, które mam w tym pokoju, gdzie one sobie stoją. Ja nie mam nigdzie miejsca na kwiaty. Nacięte oczywiście na stole. Ale tak jak widzicie dzisiaj, proszę zobaczyć, tutaj mam tego kwiatka, on też niedawno mi się rozkwitł. Postawiłam sobie na stole. Zanim kupię na przykład cięte kwiatki sobie, mam storczyka. I wtedy też mam taką ozdobę na stole, ponieważ ja lubię kwiatki, a więc wiecie, o co chodzi. Dlatego stawiam teraz tego kwiatka. Przejdę, pokażę Wam, jaki to jest prosty kwiatek. O niego nie trzeba dużo dbać. Od czasu do czasu tylko i wyłącznie podlać i on sobie rośnie. A nawet będzie wdzięczny, jak zapomnicie o nim, czy nie podlejecie go. Proszę zobaczyć, tutaj jest ten kwiatek, który przyniosłam właśnie z tego ciemnego pokoju. Tutaj mi tutaj przekwitł, widzicie, tu. A więc tą część przekwitłą, czy przekwitniętą. I tą część suchą, widzicie, ja tutaj obetnę. Tutaj jest ta sucha część. Tutaj jest takie coś suche, też obetnę.
teraz listki te przecieram troszeczkę wodą z cytryną i tutaj też jest coś suchego. Jeżeli mamy do storczyków tą ziemię, możemy również troszeczkę dosypać i proszę zobaczyć, tutaj już puściło gałązkę. Wstawiam do dużego pokoju, ponieważ w dużym pokoju jest to światło, ciepło, światło i to jest jakby optymalne dla storczyków i ja wstawiam i on sobie pomalutku tam rozkwita. Teraz mogę Wam nagrać szybciutko ten filmik, ponieważ wschodzi już słoneczko. Tu zobaczcie amaryllis, który kwitnie mi już od, można powiedzieć, grudnia. Widzicie? Już trzeci raz kwitnie, jakby tutaj trzecia część tego amaryllisa już wyrosła, ostatnia i on mi tutaj kwitnie, ponieważ ja tutaj mam bardzo dużo słońca. Kocham orchideę. Dla mnie to jest najwdzięczniejszy kwiatek, ponieważ z kwiatka to ja lubię mieć kwiatka po prostu, nie? Kocham wiosnę, kocham kiedy się wszystko budzi i dlatego Wam powiem, że kocham wszystkie kwiatki i nie wyrzucam w ogóle nic, wszystko co przekwita odstawiam nieraz w miejsce takie ciemniejsze, nie podlewam i one dochodzą tam jakby do siebie. Mam nieraz tak, że kwitną same różowe, mam nieraz tak, że tylko same białe kwitną, a nieraz mam tak, że wszystkie kwitną naraz, a więc naprawdę orchidee to są wdzięczne kwiatki, które nieraz potrafią co najmniej pół roku kwitnąć, nie? Zanim przekwitną. I poza tym nie mam żadnego miejsca więcej na kwiatki. Dlatego możliwe, że moje okno jest troszeczkę nieraz przeładowane, ale to nie jest chyba tak aż bardzo istotne. I zobaczcie, ile słoneczka już jest. Widzicie, że słoneczko wschodzi. A więc słońce mamy tutaj już w styczniu, w lutym. Mamy również przybiśniki, mamy również krokusy już. Bardzo miło. Kocham kwiaty, dlatego Wam to pokazuję oczywiście. Tutaj mamy anturię, również zaczyna się już rozkwitać. Oczywiście storczyki, myślę, że kwitną, to one bardzo nie lubią, jak się je dotyka, bo od razu te listki gdzieś, od razu te płatki kwiatka gdzieś jakby żółkną, albo schną, albo opadają zaraz. Z tego mojego doświadczenia, można powiedzieć, tak zauważyłam. Bardzo wdzięczne kwiaty, storczyki. Nawet powiem Wam, jak zapomniecie podlać tydzień czy dwa, nic się nie stanie. A więc można spokojnie wyjechać sobie na przykład na urlop. Nie jest tak było, że wstawiałam kwiaty moje do wanny, nalewałam wody, wstawiałam do wanny i jak wracałam, to one miały już bardzo dużo takich białych liści, które po postawieniu na parapet od razu odzyskały swój kolor. Zapraszam Was również na filmik, co mówią kwiaty, ponieważ kwiaty, każdy kwiat ma jakieś inne znaczenie, a zwłaszcza kolor kwiatów. Nawet nie wiecie, ile możecie takim kwiatem kogoś zranić albo zrobić mu wielką przyjemność. Możecie tym symbolem komuś coś zaznaczyć albo się oświadczyć na przykład, nie? A więc naprawdę zobaczcie sobie ten filmik. Możliwe, że podam Wam link do tego filmiku. Skorzystajcie, jeżeli ktoś ma czas i chęć. Dziękuję. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wkrótce znowu już jakiś wzorek na moim kanale. A potem może jak będzie więcej czasu, co zrobię na drutach. Dziękuję i do widzenia.